Zofia Nosko Centuria Orędzia Zbawienia. Rozdział trzeci: I ja stanę ponownie na tej ziemi. Gdy wielki płacz ogarnie każde serce, gdy drżeć będą wszystkie narody przed gniewem Bożym, gdy ciemność ogarnie umysł ludzi, wiedz, że to są zapowiedziane przez proroków dni grozy, niepokoju, umęczenia, pośpiechu, nieładu. Kłamstwa, bluźnierstwa, wszelkiego, że to są dni ducha ciemności. Proszę was, dziś jeszcze macie czas do pokuty, wyrzeczenia się zdradliwego, nikczemnego postępowania. Pytam was, dlaczego serca wasze są ociężałe, zatrute pijaństwem, grzechem i wszelką nieprawością. Wy nie szukacie sprawiedliwości Bożej, unikacie Boga i praw Jego, Zamykacie serca swoje przed miłością i miłosierdziem bożym w rozwiązłości wszelkiej i w grzechu niewiary. Trzymacie z duchem złym i nieczystym, który wykorzystuje waszą słabość i niewiedzę, że to właśnie zły duch wiedzie was na smyczy do rynsztoków pijackich i wszelkiego zepsucia. Gdy przechodzę przez ziemię z aniołami bożymi, ja, syn Boga żywego, Widzę wszelką nieprawość ciała i ducha całej rodziny ludzkiej. Dwa tysiące lat temu stanąłem na górze, Golgocie, z własnej woli, aby zmyć winy ciążące nad całym ludzkim rodzajem. Nie żałowałem krwi swojej ani też ciała. Dałem za was Okup Święty najdoskonalszej i najczystszej ofiary, a czym wy mi dziś odpłacacie? Nikt z was nie troszczy się o wychowanie dzieci w prawdzie Bożej. Gonicie za pieniędzmi, dobrobytem, który przeminie jak poranek. Każdy z was jest egoistą, samolubem. Nikt nie troszczy się o sierotę, wdowę, obłożnie chorego, wiecznie uciskanego, oszczerstwem niesłusznie obrzuconego. Obojętnie przechodzicie do swoich osobistych spraw. Każdy z was fałszywie na opak pojmuje prawdy Boże, u wygodzie swojej dając zgorszenie młodym sercom ze siebie. Kto z was może powiedzieć dziś ja nie dałem z siebie zgorszenia. A widzicie, że każdy z was szuka radości życia nie w świętych Bożych przykładach, lecz w upodleniu, poniżeniu, takim jak nierząd, pijaństwo, rozpasanie wszelkie. Nazywacie to kulturą XX wieku. Dlaczego tak strasznie sami siebie upadlacie, wszelkie dary otrzymane na chrzcie świętym roztrwaniacie bezmyślnie, szatę czystości Bożej plugawicie? Ileż to ludzi dzisiaj tkwi w nałogowym pijaństwie! A czy choć raz Ty, który mienisz się być dobrym, złożyłeś dar modlitewny za brata alkoholika, Ile rodzin jest rozbitych żyjących w rozkładzie moralnym? Czy choć raz ty, sprawiedliwy, objąłeś ich modlitwą o opamiętanie? Czy upomniałeś w sposób życzliwy, aby zawrócili z drogi zła, bo czasu już mało? A młodzież narkotyzująca się lekceważy religię, religijne wykształcenie, wszystko robi dla złudnej sławy, uważając że w Królestwie Bożym nic jej z tego nie przyjdzie. Tam zapytany będzie młodzieniec i dziewczyna o Boże Prawdy. Są i tacy co Boże Prawdy nazywają zmyśloną bajką, frazesem, mitem. To najbiedniejsi, bo zły duch wyrywa z serc ich święte światło pochodzące od Chrystusa, a zasiewa fałsz i kłamstwo ateizmu. A czy ty, wierzący i praktykujący chrześcijanin, podjąłeś pracę modlitewną nad tą bardzo biedną duszą? Zły duch zabiera serc wiarę Boga Świętego w Trójcy Jedynego. A co otrzymuje człowiek? Lichą teorię, która nie wytrzymuje drogi czasu, teorię utkaną z kłamstwa i obłudy. Bo ojciec kłamstwa, jakim jest szatan, diabeł, wszczepia ją w serca biednych dzieci niewierzących, chorych na duchu. Synowie i córki moje, proszę Was, czas jest już ostateczny. Musicie się opamiętać, bo gdy ja stanę ponownie na tej ziemi jako sędzia sprawiedliwy, nie będę w chwale miłosierdzia pokrywał Wasze grzechy i postępowanie. Ale w chwale Bożej Sprawiedliwości. A to jest różnica. Obecnie jest czas wielkiego miłosierdzia Bożego dla wszystkich grzeszników. Zawracajcie z drogi zła, obmyjcie się ze swoich nieprawości w sakramencie spowiedzi świętej, pokucie. Dom Boga Ojca jest ku napełnieniu przez świętych rodzaj ludzki. Amen.